pokażemy grupę filmową Ostoja. Będziemy na trzecim Dolnośląskim Festiwalu Kreacji Artystycznych. Pełnosprawni we wtorek o 17:45. Program współfinansowany przez sponsora audycji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Sponsorem programu jest Grabek Promotion, organizator Bike Maratonu. Sponsorem relacji jest Polanica Zdrowie. Sponsorem relacji jest partner Bike Maratonu, producent wody mineralnej Staropolanka. Bogactwo minerału. Ulewnej nocy pewnie czekają atrakcje związane z błotem. Trasa się zrobi pewnie przez to trochę niebezpieczna, trzeba będzie uważać na zjazdach, podjazdach, będzie ślisko. Natomiast na szczęście Polanica i tutaj ta trasa jest w takim terenie, w takich górach, gdzie tego błota aż tak wiele nie będzie. I będą też twarde odcinki takich dróg szutrowych, kamienistych, trochę asfaltów. Także mam nadzieję, że też troszeczkę liczymy na to, że przestanie padać za jakieś 2-3 godziny i wszyscy może już przy lepszej pogodzie będą dojeżdżać do mety. Mówili motocykliści, że to jest shooter, nie ma wody, tylko pod koniec, blisko mety, 3 km będzie błoto. Zobaczymy. Nie będzie tak źle dzisiaj. No nie jest tak źle. No. Pada, bo pada, no ale no, są gorsze rzeczy. Rower to moja pasja i po prostu nie mogę żyć bez roweru. Każdą wolną chwilę spędzam na rowerze i bike maratony to jest coś, co lubię. Od lat jeździmy po górach, a dzisiaj zaczęło super padać, więc stwierdziłem, że najlepszy moment, żeby zacząć. Ścigać się w górach w deszczu. Wyjeżdżałem z domu z Rudy Śląskiej, stawałem za 15:15 i spakowałem się na zawody, później auto z garażu, spakowanie roweru, wszystkich rzeczy, wyjazd o godzinie 6:00, no i tu się meldowałem gdzieś w granicach 9:00. No później wiadomo, sprawdzić w biurze zawodów sektor i czy jestem zapisany, bo zapisuję się wcześniej internetowo, no i później co, przebrać się, rozgrzewka, stanąć na starcie, wystartować i szczęśliwie wrócić, to jest najważniejsze. Cieszę się, że pada, że będzie fajnie i że będziemy na pewno cali ubłoceni, jak wrócimy na metę, szczęśliwie. Wszystko i tak będzie mokre, jak dojedziemy, bo niezależnie od tego, czy się ubierzemy od góry, to i tak od dołu będzie błoto chlapało, także mam nadzieję, że wrócę tak samo szczęśliwa, jak jestem w tej chwili. Chciałabym tutaj zawalczyć o podium, dlatego że walczę o klasyfikację generalną cyklu, jestem na razie na drugim miejscu. Ale jeszcze szansa na zwycięstwo jest. Obecność ukochanego na mecie mobilizuje? Oczywiście, tak. Mam świadomość na trasie, że ktoś na mnie czeka, a cała organizacja też przed wyścigiem, pomoc jest bardzo cenna. Polanica Zdrój nieprzerwanie od 2002 roku na mapie bike maratonu. Polanica miastem przyjaznym rowerzystom. Polanica przede wszystkim miastem bardzo aktywnym. Sportowo, między innymi bike maraton, rzeczywiście naście imprez, chyba najstarsza i najczęściej realizowana impreza właśnie tutaj na terenie Polanicy Zdroju, ale także Nordic Walking, także rajd dolnośląski samochodowy, szachy, a więc nieprzerwanie przez cały rok jesteśmy aktywni. Rywale nie odpuszczą tak łatwo. Trzeba będzie walczyć do samego końca i zobaczymy, jak to dzisiaj się rozwinie.
Nie są to zwykłe buty, są to specjalne buty do uprawiania kolarstwa górskiego. Charakteryzują się sztywną podeszwą z możliwością, w zasadzie jest to konieczne, z możliwością doczepienia bloku, poprzez który możemy wpiąć taki but do zatrzaskowego pedału. Ten but posiada również możliwość wkręcania specjalnych kolców, które przy ciężkich podejściach, przy podbiegach pozwalają nam wczepić się w podłoże i podchodzić. I w zasadzie takie wpięcie w pedał odbywa się samoczynnie, niemalże jak wiązania narciarskie. Tak? Stawiamy but, naciskamy, jest pstryknięcie, but jest wpięty, można pedałować. Kiedyś stosowało się tak zwane noski, natomiast było to rozwiązanie dość niewygodne. Teraz w zasadzie jedynym słusznym rozwiązaniem to są właśnie takie pedały zatrzaskowe. Pedały zatrzaskowe razem z butami zatrzaskowymi pozwalają nam wykonywać pełny obrót, czyli pchamy i jednocześnie ciągniemy. Widzicie Państwo, jaka teraz jest pogoda. No, trzeba naprawdę uważać jadąc, ponieważ no, może zdarzyć się nieszczęście, a w takim przypadku no, warto się ubezpieczyć. Począwszy od ubezpieczenia od następnych nieszczęśliwych wypadków, czyli złamanie, zwichnięcie, jakieś zdarcie skóry, czyli wszystkie rodzaje upadków, uszkodzenie innej osoby, czyli OC de facto, ponieważ w czasie takiego typu wyścigów zdarzają się to, że ktoś na kogoś wjedzie, niestety. No i czasem to kończy się no, jakąś kontuzją drugiej osoby, jak również kasko, czyli w przypadku uszkodzenia roweru, czy też kradzieży samego roweru, czy sprzętu, wtedy ubezpieczyciel zwraca odpowiednią kwotę. Zwycięstwo w wielkim stylu, duża przewaga. Jakie wrażenia z trasy? No, było bardzo ciężko, bardzo mokro. Nie powiem, było z kim walczyć, ale starałem się od swojego początku uciekać. Jaki fragment był najtrudniejszy? No, końcówka generalnie, bo to był nowy odcinek i nie spodziewałem się, nie przejechałem tego i było parę niespodzianek na zjeździe. Także trzeba było być na 100% skupionym. Kilometr przed metą urwę łańcuch i biegnę do mety. Jakie wrażenia z trasy? Super i błotniste. Bardzo ciężko. Było strasznie ślisko, załapałem jedną wywrotkę na pierwszym zjeździe. Siodełko sobie wbiłem, nie powiem gdzie, ale... Jest piękna pogoda wyścigowa, dużo błota, jest po czym jeździć, także naprawdę było fajnie. Dobrze było. Najgorzej tutaj końcówka, już nie miałem hamulców po prostu. Widziałem. No. Fajnie, tylko trochę błota, nie? Trochę. Ale dzień miałem dystans. Przyjemna, trochę trudniejsza niż zapowiadali. Przeważnie jeżdżę mega dystans. Ale dzisiaj normalnie nie dałem się namówić na mega. Wszystko do przeglądu. Wszystko od A do Z. Ale impreza przednia. Poddycham trochę. Jak? Bez gleby? Patrz, znowu kapeć. Warto było wystartować w tym bike maratonie? Warto, w każdym warto. A co dzisiaj było najlepsze? Zablokowane hamulce. Cały czas pod górę. Nawet jak z góry to pod górę.
wiadomo, że raczej jest lepiej, gdy jest sucho. Są lepsze warunki, lepiej można pojechać. Aczkolwiek no dzisiaj taka fajna przygoda z błotem. Odnowa biologiczna. Mąż już na mecie, a jak pani wrażenia z trasy? Moment. Bardzo fajna trasa. Bardzo szybka. Trochę przez ten deszcz trudna, bo na zjazdach było bardzo ślisko. Kamienie były bardzo śliskie. Ale w ogóle mistrzostwo świata. No i dzisiaj chyba forma była akurat na ten dzień, bo czułam rzeczywiście moc. Zmęczenie ogromne, ale super zabawa. Będzie pan startował dalej w bike maratonach? Muszę najpierw trochę potrenować, ale na pewno jeszcze nie raz wezmę udział. Czyli może nie za 2 tygodnie w Świeradowie, ale na przyszły sezon będzie już pan szykował formę. Za dwa tygodnie to jeszcze sporo czasu, także myślę, że może i w Świeradowie wystartuję. Ciężkie warunki, zimno. Gdzie zgubiłeś swoich konkurentów? Szlak w okolicach drogi na Zieleniec. Znałem tą drogę, bo byliśmy tu na zgrupowaniu i tam zdecydowałem się zaatakować. Wystartujesz w Świeradowie? Wystartuję w Świeradowie, będę walczył, bo brakuje mi jeszcze jednego startu. Momentami było ciężko, szczególnie, że były takie momenty, gdzie było sporo błota i było niebezpiecznie, ale fajne podjazdy, także fajna trasa. No jeszcze zostawię ten wyścig, który muszę ukończyć, bo to musi być tam określona ilość maratonów. No, będziemy walczyć do końca, ale nie ukrywam, że jestem zadowolony, bo mam teraz komfort psychiczny. Myślę, że Bogdan rzeczywiście ma duże szanse na obronę tego tytułu w klasyfikacji generalnej. Mam nadzieję tylko, że w Świeradowie już pogoda będzie bardziej sprzyjająca niż tutaj. Także no, zapraszamy za 2 tygodnie do Świeradowa. Tam i o pierwsze miejsca, ale i o dalsze miejsca jeszcze będzie zacięta rywalizacja. Plan jest taki jak zawsze, czyli Góry Izerskie, długi, ciężki na początku podjazd na Stóg Izerski. No i potem wszystko się już rozstrzyga w sercu Gór Izerskich. No i poza klasyfikacją za Świeradów to oczywiście najważniejsza klasyfikacja finałowa, podsumowanie sezonu i również wręczanie nagród i pucharów i różnych rzeczy w klasyfikacji generalnej. Sponsorem programu jest Grabek Promotion.